Na moim świecie pojawiły się portale z pranki. I jest ich aż pięć: różowy, zielony, pomarańczowy, fioletowy i szary. I moim zadaniem jest wejść do każdego portalu i zobaczyć, co on kryje. Najchętniej to bym wszedł do tego pomarańczowego. Ej, dlaczego ja tańczę? Miałem wchodzić do pomarańczowego portalu, a nie tańczyć teraz. Przyznaj się, Widziu, czy zostawiłeś teraz łapkę w górę? Zdecydowanie tak, bo znowu tańczę, bo chcę każdą łapkę w górę. Moja postać lubi tańczyć. Ej, chwila, co to za pierdnięcie? To nie byłem ja. A no tak, zapomniałem, że jak ty zostawisz subskrypcję, to są dźwięki pierdolone. Mm -hmm. Przestańcie zostawiać te subskrypcje. A ja wchodzę teraz mm -hmm. do portalu pomarańczowego, bo to jest mój ulubiony kolor, więc wchodzę. Mm -hmm. Ej, nie da się. Dlaczego nie mogę wejść do mojego ulubionego portalu? No nic, wejdę najpierw do różowego, dlatego dziewczyn, ciekawe co tam będzie. Uwaga, wchodzę. Ej, o co chodzi? Przeniosło mnie do mojego domku, na moje stanowisko gamingowe, które jest mega super superanckie. I nie mogę w ogóle zejść z tego krzesła, mm -hmm. tylko muszę siedzieć przed tymi monitorami. I coś się tutaj wyświetla, ale nie mam pojęcia co. Więc muszę chyba wejść przeglądarkę i zobaczyć, co tam się będzie pojawiało. O, ale super, teraz będę tworzył własną piosenkę w moim domku dzięki temu, że wszedłem do tego pierwszego portalu. I może najpierw utwórzmy fajny beat i dajmy zielonego tutaj, będzie fajny dźwięk. Ej, bardzo fajna grzechotka. Do tej grzechotki brakuje teraz może jakiegoś innego koloru. Dajmy może tutaj różowy. Nie, ten różowy nie pasuje zdecydowanie, wynuha stąd. Fioletowy? Dobra, mam lepszy pomysł. Fioletowy to nie pasuje, dajmy pomarańczowego tutaj. Powiedz, że ty masz jakiś fajny dźwięk. O! Masz bas! W takim bądź razie fioletowego damy w tym miejscu i będzie teraz to pasowało. Nie no, dobra, jest coraz lepiej, coraz lepiej, dobra. Dajmy tutaj może niebieskiego. O, tak, to jest mega fajne! Tu dajmy brązowego. Tu dajmy niej z Bieskiego. I w tym miejscu dajmy taką czapeczkę Co się stało? Czemu mam ekran czarny? Dlaczego oni są tacy straszni wszyscy? Patrzcie na tego czerwonego jaki jest straszny a ten zielony ma takie wielkie gały wystające Nie, nie podoba mi się to Trzeba stąd jak najszybciej się wydostać Jaka ta muzyka jest straszna Nie podoba mi się to miejsce w ogóle To było niesamowite Stworzyliśmy własną piosenkę dzięki tym sprankim Dziękuję różowa spranki, hmm. że mogłem dzięki tobie stworzyć swoją pierwszą piosenkę w Minecraft hmm. A ja teraz wchodzę do zielonego portalu Mam nadzieję, że będzie miał coś fajnego Również tak fajnego jak miał różowy portal Wchodzę Moim zadaniem jest chyba dostać się na drugi koniec na tej łódce w tym portalu, ale to jest niemożliwe do zrobienia, bo tu jest strasznie dużo laserów i ten lód jest mega śliski, więc boję się, że zaraz wypadnę z tego toru. Ale muszę się skupić i rozpędzić, żeby przepłynąć tutaj przez te lasery. A, Trochę mnie zabolały. Muszę uważać, żeby nie wchodzić w te lasery, bo to naprawdę boli. Ej, ja się zaraz pożygam. Nie mogę się tak kręcić, bo ja się, naprawdę się zaraz pożygam. Jakie to jest ciężkie, tu się nie da zatrzymać na tym lodzie w ogóle. Nie dość, że nie da się zatrzymać. To jeszcze prawie dwa razy się pożygam. O nie, wpadam do lawy zaraz. A! Nie, jednak nie wpadam. No nie wpadam. Do lawy. Ale ten portal był głupi. Dlaczego ktoś tam tą lawę? Przecież to jest oczywiste, że lawa mnie spali i zniknę wtedy z tamtej planszy. I nie mogę nawet tam już wrócić, bo nie da się tam wejść. Było to beznadziejne, ale przynajmniej w połowę toru przeszliśmy tymi łódkami. Teraz wchodźmy w końcu do pomarańczowego portalu, bo to jest najlepszy portal na świecie. Uwaga, wskakuję. No nie. Naprawdę, jak ktoś zaczął zostawiać łapki w górę teraz, że mnie zatrzymało? Muszę teraz głupi i taniec dlatego że ktoś dał łapkę w górę. No nie, i kolejny kolejna łapka, teraz jakieś kręcenie pupom robię, no dobra, wchodzę do tego portalu, no i teraz muszę przeskoczyć ten jakiś dziwny parkour, ale zrobię to bez problemu, chociaż to jest strasznie dużo lawy, która może mnie zabić, ale idzie mi to naprawdę dobrze, no chyba, że pójdzie mi lepiej tak, jak będę skakał na skos i wtedy to przejdę bez problemu, ale dobra, spróbujmy teraz tędy i teraz muszę po tych wielkich klocach skakać. Ciekawe, czy mi się uda w ogóle do nich doskakiwać, ale na razie idzie mi naprawdę łatwo. I uwaga, zaraz chyba przejdę ten cały parkour i teraz Szybko muszę przyjść po tym szkle. Jeszcze po tym szkle. I po tym szkle. I mogę teraz tu się dostać. Ale to było głupie. Dotkłem koloru czerwonego. I od razu umarłem. Beznadziejny portal. Ten pomarańczowy był jednak. Myślałem, że będzie lepszy. Ale no cóż, pójdę w takim razie teraz do fioletowego. Może tu coś będzie lepszego. Uwaga, skaczę. No nie, chyba to wykrakałem. Bo powiedziałem przed chwilą, że nienawidzę parkurów. I przeniosło mnie teraz na mega trudny parkur. Mam dostępne dwie ścieżki. Bardzo prostą. I mega trudną. Więc widzowie, jeżeli chcecie, żebym poszedł tą mega trudną ścieżką, to zostawcie łapkę w górę, a jeżeli tą bardzo prostą, to zostawcie subskrypcję. O nie, ile wy łapek teraz w górę zostawiacie, no i będę musiał iść tą trudną ścieżką. Ale wy dbacie o mnie, żebym się nauczył tego parkura. No trudno, to skaczę na tą szybę z kaktusem. I teraz muszę skoczyć na ten leżak. Ej, idzie mi naprawdę łatwo teraz. Wystarczy, że skoczę na ten stolik i przejdę po tej mega cienkiej szybie, co jest naprawdę ryzykowne. Bo mogę w każdej chwili spaść do tej lawy. O nie, ja już widzę, co tam jest na dole. Chyba muszę skoczyć na tą trampolinę. Tylko, że ona jest taka mała. Dookoła wszędzie jest lawa. I będę musiał przeskoczyć tu, tu i tam. No dobra, skaczemy. Wow, ale wysoko się odbijam. I uwaga, doskakujemy teraz tutaj. I teraz w tamto miejsce muszę jakoś doskoczyć. Dobra, skaczę To jest naprawdę ciężkie. I teraz do mety muszę doskoczyć. Uwaga, udało mi się za pierwszym razem. Dziękuję, że zostawiliście tą łapkę w górę. Teraz nauczyłem się w parkury. I przenoszę się do port... Nie no, ten fioletowy portal był o wiele lepszy niż ten pomarańczowy. Chociaż uwielbiam kolor pomarańczowy. Jestem mega ciekawy, co jest w portalu szarym. Ponieważ wszystkie mają swoje kolory. Oprócz tego, ten ma taki szary kolor. Plus wydaje się jeszcze być bardziej smutny niż te inne tutaj. Niż te inne tutaj z pranki. Więc wchodźmy do tego szarego i zobaczmy, co on ma w swoim... Wow, i przeniosło mnie do jakiegoś pomieszczenia z pajęczynami. A przede mną jest wielkie zdjęcie. Spidermana. Ciekawe o co chodzi, zaraz się dowiemy, bo jest tutaj skrzynka, którą chyba muszę otworzyć. Jak myślicie, jakie zadanie będę musiał zrobić w tym portalu? W tej skrzynce było bardzo dużo bloków i chyba muszę zbudować tą twarz Spidermana, która jest na tej ścianie. Wydaje mi się, że to będzie łatwy challenge, chociaż może być mega trudny. Więc nic mi nie zostało innego, jak zbudowanie jego twarzy. Jeżeli się przyjrzymy temu zdjęciowi, to on ma tutaj cztery bloki na dole, więc stawiamy cztery bloki na dole. I tutaj kolejne blok. I wtedy powstaje nam dolna część głowy Spidermana. I jeszcze tutaj po bloku, chwila, jak ja się tam dostanę na górę. Przydałby mi się jakiś jetpack. Wow, dostałem właśnie jetpack do swojego ekwipunku. Dzięki Spidermanie za taką pomoc. I teraz budowanie będzie lepsze, jak mam taki super jetpack ze sobą. Więc stawiamy tutaj kolejne bloki czerwone. I teraz tworzymy oczy od Spidermana. Czyli tu musimy dać dużo czarnego bloku. I pięć w górę czarnych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, ten jeden w dół tutaj. Musimy to też wypełnić kolorem białym. I w taki sposób mamy skończone pierwsze oko od Spidermana. Teraz muszę stworzyć tylko drugie oko, więc lecę moim super jetpackiem i tworzę drugie oko, i wtedy może zaliczę obrazek. Jeszcze tylko wypełnię wszystko białym. Aaaa, utknąłem w pajęczyny przez moment. Dobra, czekajcie, co jeszcze muszę zrobić? Wypełnić wszystko kolorem czerwonym, i wtedy skończę budować głowę Spidermana. Bardzo dziwny portal. Myślałem, że będę miał jakiś parkour, którego nienawidzę. Widzę. Stawiam ostatnie bloki. Głowa Spidermana została skończona i wygląda w dosłownie w taki sam sposób, jak na tamtym obrazku. Didi di straciłem kolor, zobacz! Co, ja tu oglądam subskrypcję, a ty straciłeś kolor? Ale śmiesznie, ale Bambik siebie teraz kolorem białym. No nie, ja wyglądam obrzydliwie. Pomóż mi to odzyskać! Bo ty się ze mnie A zobacz, jak ty wyglądasz. No ja wyglądam jak pomarańcz czemu, ja jestem biały też! Haha, <laughs> jesteś biały, ale noob. Co my mamy teraz zrobić, jak jesteśmy teraz białymi? Ty jesteś tu od myślenia, wymyśl coś. Patrz, tutaj odzyskasz kolor. Musimy tam chyba pójść. Wow, ja chcę odzyskać kolor. Ja też chcę odzyskać kolor, bo ten biały mi nie pasuje. A ja kocham kolor pomarańczowy. Ja kocham kolor czerwony. Dobra, to wskakuj tam pierwszy, a ja wskoczę zaraz za tobą. Skakuję, Didi. Dobra, widzowie, ja też tam wskakuję. I może uda nam się odzyskać. Nasze kolory. Gdzie ja jestem, widzowie? O co tu chodzi? Gla każe mi wylosować jakiś kolor? Ale ja chcę odzyskać mój pomarańczowy kolor, a nie losować kolory. Czemu ja nie mogę dalej przejść? Dlaczego tu jest kłódka? No dobra, to losujemy kolor. Wylosowałem kolor zielony. Dlaczego nie pomarańczowy? I w momencie, kiedy gra wylosowała mi kolor, kłódka znikła z tych drzwi. A cały tamten poziom zamienił się na kolor zielony, tak jak mój skin. Czy ja muszę przejść parkour? Przecież ja nienawidzę parkouru. Ale no dobra, postaram się przejść ten parkour. Może jakoś dam radę to przejść. I muszę się dostać do tamtej skrzynki. Chyba po to, żeby znaleźć kluczyk do otwarcia tych drzwi. Chwila, moment, tam też jest jakaś skrzynka. To do której skrzynki powinienem iść najpierw? Chyba do tamtej. Strasznie proste ten parkour. Myślałem, że będzie trudniejszy. Robienie tych 180 jest coraz prostsze. Dobra, dostajmy się do tej skrzynki i ciekawe co tutaj będzie. Klucz do otwarcia drzwi? To ciekawe, co jest w tamtej. Ale to się dowiem dopiero, jak tam się dostanę. Boję się, że nie wtrafię w płotki i umrę. Został mi ostatni skok i ciekawe co w tej skrzynce będzie takiego. Chwila moment, a gdzie jest Bibi? On razem ze mną wskoczył do tej dziury I w tej skrzynce była ender perełka Chyba muszę w tam w trafić nią Udało mi się przejść kolejny poziom Teraz wystarczy, że otworzę te drzwi I mogę teraz dalej przejść No i znowu muszę losować kolejny kolor Fajnie by było jakby był to kolor pomarańczowy Dobra, to kręcę tym kołem i wylosowałem kolor różowy, przecież to jest kolor dla dziewczyn. Dlaczego taki kolor? Ja chcę wrócić do mojego pomarańczowego. I chodźmy do kolejnego poziomu. No nie, tu jest labirynt i są trzy przejścia do wyboru. które przejście ja mam wybrać? Dobra, wybierzmy najpierw przejście po lewej stronie. Mam nadzieję, że doprowadzi mnie do super miejsca. No nie, te przejście było złe, bo doprowadziło mnie do ślepego załuku. Muszę się teraz cofnąć. No dobrze, teraz wybierzmy. Zbieram przejście środkowe. Mam nadzieję, że to przejście będzie poprawne. I że dzięki temu przejdę ten labirynt i odzyskam swój kolor pomarańczowy. Bo kolor różowy jest dla dziewczyn. Znalazłem jakieś drzwi, a za tymi drzwiami są zombiaki? O nie! Aż dwa zombiaki! Muszę je teraz pokonać! Udało mi się pokonać te zombiaki i tu jest jakaś skrzynka. A w tej skrzynce był klucz do kolejnego poziomu. Może wtedy odzyskam kolor pomarańczowy. W takim razie muszę wybrać prawe przejście. Bo lewe było fałszywe, a środkowe prowadziło do klucza. Ale dalej mnie zastanawia, gdzie jest Bibi? Przecież razem weszliśmy do tej dziury. Udało się, znalazłem przejście do kolejnego poziomu. Mogę teraz użyć klucza i przejść dalej. No i kolejne pomieszczenie, w którym będę losował kolor. Mam nadzieję, że tym razem dostanę kolor pomarańczowy, bo ten różowy był dla dziewczyn. No dobra, to losujmy. No i wylosowałem kolor żółty. Wciąż to nie jest kolor pomarańczowy. Ja uwielbiam kolor pomarańczowy. Ale ten żółty mi najbardziej przypomina ten kolor. Ale dalej tęsknię za tym pomarańczowym. Chodźmy do kolejnego poziomu. Może wtedy uda się odblokować nasz ulubiony kolor. Dalej się zastanawiam, gdzie jest Bibi. No nie! Nie lubię tego poziomu. Bo jak nacisnę na tą płytkę, to spadnie TNT na dół i wybuchnie. A ja jestem. Ba bardzo wolny! O nie, moja ścieżka znikła. Widzicie, mogłem to być ja i bym wybuchł wtedy. I muszę się dostać na drugi koniec, przecież ja nie mam szans. No dobra, spróbujmy. Może mi się uda dostać. To był naprawdę trudny poziom. Mam nadzieję, że Bibi nie ma takich poziomów, bo on chyba też musi losować swoje kolory. Doszliśmy do kolejnego pomieszczenia, w którym znowu będziemy losować. No dobra, to losujmy kolejny kolor. I wylosowało nam kolor niebieski. To dalej nie jest kolor pomarańczowy. Jest mi naprawdę przykro. Bo jak wiecie, ja uwielbiam kolor pomarańczowy. Ale jest to dalej lepszy kolor niż kolor biały. Ciekawe, jaki kolor wylosowało Bibiemu. No dobra, to chodźmy do kolejnego poziomu. Mam nadzieję, że będzie łatwiejszy. O co chodzi w tym poziomie? Dlaczego tu jest tyle wody? Przecież mogę to normalnie przepłynąć. Nie muszę wcale przechodzić tego parkuru. Ale ta gra jest głupia. Przecież mogę to przepłynąć normalnie. O nie, to jest fejkowa woda. Wcale nie mogę tego przepłynąć. Nie mogę wchodzić do wody. W takim razie muszę poskakać po tych magma-blokach. Ale tutaj też dostaję obrażenia, jak przestanę kłócać To jest chyba najtrudniejszy poziom do tej pory. I dlaczego to kolor niebieski? Kiedy dostanę mój kolor pomarańczowy? No dobra, przejdźmy ten parkour. Mam nadzieję, że nam się uda. Patrzcie, tam jest skrzynka. Jak ja mam się do niej dostać? Skoro ta woda zadaje mi obrażenia. hej, dobra, ten poziom jest naprawdę trudny. Zdecydowanie najtrudniejszy. Teraz muszę doskoczyć do tej drabinki. Nie wiem, jak mi się to uda. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję i łapeczkę w górę, bo inaczej nie dam rady. A jestem teraz w kolorze łapki w górę. Udało mi się to wskoczyć. Teraz muszę iść na drugi koniec. Bez problemu to zrobiłem. Myślałem, że nie dam rady. Już chyba wiem, jak się dostać do tamtej skrzynki. Mamy tutaj łódkę. Pewnie będziemy musieli tam dopłynąć. Jestem właśnie w środku tej łódki, i mogę teraz pływać po tej fejkowej wodzie. Od razu jakoś przyjemniejszy ten poziom jest. I uwaga, w tej skrzynce będzie klucz do kolejnego poziomu. Super, jestem coraz bliżej odzyskania mojego ulubionego koloru, czyli pomarańczowego. No dobra, to otwórzmy te drzwi tym kluczem, i wejdźmy do kolejnego poziomu. I znowu musimy wylosować nasz kolor. Może tym razem wylosuje nam kolor pomarańczowy. No dobra, to sui mi color Udało się, wylosowało nam kolor pomarańczowy. I od razu całe pomieszczenie zamieniło się w najlepszy kolor na świecie. Czyli kolor pomarańczowy. Jestem ciekawy, czy Bibiemu udało się odzyskać kolor. No dobra, to chodźmy do kolejnego pomieszczenia. O, Bibi, pojawiłeś się w końcu. Chyba źle zrobiliśmy, że osobno wskoczyliśmy do tamtego pomieszczenia. Tak właśnie mi się wydaje, to było mega trudne do przejścia. I w końcu odzyskaliśmy swoje kolory. Teraz chyba ja muszę. Swój poziom, żeby odblokować Twój poziom. To biegnę i szybko to robię, żebyśmy odzyskali nasze kolory na zawsze. Ale czeka mnie teraz straszny przeskok, bo muszę przeskoczyć trzy kratki na niewidzialny blok. Jej, udało mi się to przeskoczyć. Idę szybko teraz kliknąć guzik, żebyś mógł Ty odzyskać swój kolor, Bibi. Dasz radę, Didi. Kliknij go. Dobra, Bibi, klikam. Odblokował Ci się poziom. Teraz szybko tutaj przyjdź. Wow, idę do ciebie, Didi. Musisz się Bibi. Pośpieszyć, bo ja już chcę wrócić do swojego domku. Biegnę, Didi, ale zobacz, ile tu jest tych min. Widzę! Dla szczęścia ja miałem łatwiejszy poziom od ciebie. Patrz, jestem już naprawdę blisko. Szybko, wychodźmy stąd. Dobra, otwieramy drzwi i strzałka na dół. Chyba musimy tam wskoczyć, żeby wrócić do domku. No to ja skaczę pierwszy, Didi. Bibi wskoczył, to teraz ja wskakuję. Wow! W końcu jestem w swoim kolorze. ja to samo. Przed chwilą słyszałem, jak Bibi wyszła z domku i sobie nucił pioseneczkę taką, którą nucimy jak chodzimy na diamenty. I wpadłem na super pomysł, że go sprankuję. Zamienię jego cały domek na kolor biały. Żeby znowu się wystraszył, że znowu musimy przechodzić te dziwne poziomy, żeby odzyskać kolory. Więc ja zabieram się za zamienianie mu w domku. Będzie to bardzo trudne i długie. Jestem ciekawy reakcji Bibiego na to, że jego domek jest biały. Ale to śmiesznie zaczyna wyglądać. Bibi naprawdę się chyba popłacze. Ja na przykład bym się popłakał, jakbym miał taki domek biały. Bo ja kocham kolor pomarańczowy. Jak możecie, już prawie cały domek zamieniłem na kolor biały. Wygląda naprawdę śmiesznie i nie mogę przestać śmiać się. Chciałbym już zobaczyć minę Bibiego, który będzie płakał na widok tego domku. Żeby było mu jeszcze bardziej przykro, zamieńmy jego wszystkie meble na kolor biały. Te szkło zamieńmy na kolor biały. Ale to dziwnie wygląda. Oczywiście, jeszcze lampkę trzeba zmienić. Teraz to już to w ogóle śmiesznie. I najważniejsze: trzeba zamienić to łóżko. Bo takie czerwone nie pasuje do białego domku. No i takie już pasuje. Wow, jeszcze za mną jest kanapa. Jak ja mogłem o niej zapomnieć? Jeszcze lampa i krzesło do komputera. I tak oto wygląda cały biały domek od Bibiego. Od środka. A tak wygląda wygląda od zewnątrz. Jestem naprawdę ciekawy reakcji Bibiego. Myślę, że się wkurzy. Dzisiaj wszystko, co dotknę, będzie zamieniało się w bedrockę, jak możecie zauważyć, a bedrock jest najtwardszą skałą w Minecraftzie, której się nie da rozwalić. Mój przyjaciel Bibi jeszcze o tym nie wie, że wszystko, co dotknę, zamienia się w bedrocka, dlatego wypiję teraz potkę na niewidzialność, którą trzymam tutaj w rączce i będę go prankował, jak będzie chciał zniszczyć drzewko. To ja podejdę do takiego drzewa i zamienię go całego w bedrocka i na pewno się zdziwi Bibi za to, że nie będzie miał drewna swojego. Dlatego wypijam teraz swoją potkę i staję się mega niewidzialny. Więc chodźmy teraz do Bibiego i zobaczmy, jak mu idzie ścinanie drewna. Czas zebrać sobie troszeczkę drewna, żeby zbudować jakiś super domek i nie mogę się doczekać już tego. Słyszycie, Bibi chce zbudować sobie jakiś wymarzony domek, ale my mu to przeszkodzimy, bo staniemy przy tym drewnie i zamienimy wszystko w bedrocka. Dlaczego to się zamieniło w bedrocka? Co jest ta gra? Jest jaka... Jest zepsuta, albo ten świat. On myśli, że ta gra jest zepsuta, a tak naprawdę to ja na niewidzialności mu wszystko zamieniam. Wykopię jeszcze drewno tutaj, i na pewno się to uda. Ej, co jest nie, to jest niemożliwe. Nienawidzę tej gry. Coraz bardziej mi się to podoba, dobra. Pozwólmy Bibiemu ściąć drewno, żeby mógł zrobić sobie jakieś narzędzia i crafting. Pójdę do tego drewna, ono wygląda inaczej. Może się faktycznie teraz uda. Tak, mam drewno, no lepiej być nie mogło. Teraz zrobię sobie crafting i zrobię sobie jakieś... Jakieś patyki i będzie ekstra dobra, a więc sobie kliknę. I Bibi myśli, że zrobi teraz narzędzia, ale ja szybko stanę na ten Kraftnik, zamienię mu go w bedrocka. <gryw> ale to zabawne jest. No nie! Zamienił się crafting w bedrocka, teraz nie mogę zrobić niestety nic. Dobra, czas się Bibiemu pokazać mu powiedzieć, o co tutaj dzisiaj chodzi. Ej, Bibi, Bibi, czy ty mnie widzisz? Co ty robisz tu, Didi? Nie mogę nic budować, zobacz, ile tu jest bedrocka. Bo dzisiaj wszystko, co dotkniemy, zamienia się w bedrocka. Więc uważaj, czego dzisiaj dotkniesz, bo jak znajdziemy diamenty i zamienisz się w bedrocka, to się popłaczę! Co, to ty byłeś? Nienawidzę cię, Didi, ale nie dotykaj mnie tylko, bo nie chcę zamienić się w bedroka, uciekam stąd. Słyszycie, to Bibi, nie chce się zamienić w bedroka. Jestem mega ciekawy, czy to tak zadziała, więc idę go szybko dotknąć! Bibi, chodź tutaj, muszę cię płacnąć! Didi, nie dotykaj mnie, proszę! Właśnie, że cię dotknę, chodź tutaj! Bidi, co ty mi zrobiłeś? Zobacz, jak ja wyglądam! Pożałujesz tego! O nie, tylko mnie nie dotykaj, bo ja nie chcę być bedrokiem tak jak ty, ale trochę śmiesznie wygląda twoja ręka. Będziesz bedrokiem, a masz, Bidi! Bibi, co ty mi zrobiłeś? Zamieniłeś mnie w całego prawie bedroka. Moja tylko ręka jest normalna i głowa! Zaraz tego pożałujesz! A, jak ty wyglądasz jak głupek! No właśnie, wyglądam jak głupek, ale spokojnie. Ty też będziesz zaraz wyglądał jak głupek. Ha, ha. O nie, Bibi, ja cię naprawdę! Przepraszam, ale nie sądziłem, że cię tak dużo zamieni Ja uciekam stąd, bo nie chcę być z większym bedrokiem Coś ty mi, Didi, zrobił Pożałujesz tego? Nie, nie pożałuję, przestań Przepraszam, już nie będę nic takiego ci robił Nie obchodzą mnie twoje przeprosiny Zobacz, jak ja wyglądam, Didi No to narka No nie, Bibi, to już jest delikatna przesada Jestem cały w bedroku Straciłem mój ulubiony kolor pomarańczowy Ja nie mogę Nie jesteś w ogóle pomarańczowy I dobrze, bo ten kolor jest obrzydliwy Obrzydliwy to jest twój czerwony. Zaraz się dotknie i też się zamieni w całego bedrocka. Nawet nie próbuj mnie dotykać, bo naprawdę tego Didi pożałujesz. Masakra, jaki on jest szybki. Nie potrafię go w ogóle dogonić, ale spokojnie mam magiczną sztuczkę. Użyję tego pędzla i namaluję tam Bibiego całego w bedroku I mam nadzieję, że się zamieni. A więc zaczynam gorysować. Musimy zrobić tylko obramówkę czerwoną, żeby gra wiedziała, że tu chodzi o Bibiego, ale nie możemy tego wypełnić. Bo wtedy to nie będzie bedrock. Nie bed Będę taki zły dla Bibiego i zostawię jego tutaj bzuszek taki, co ma zawsze Jego głowa, pamiętajmy, że on ma niebieskie oczka Więc namarlujmy jego niebieskie oczy i tutaj taki delikatny uśmieszek, bo on jest zawsze uśmiechnięty I tak wygląda Bibi i ciekawe, czy go zamieni teraz całego w bedroka Nie, Didi, jak ja wyglądam, coś ty mi zrobił Zrobiłem ci to samo, co ty mi zrobiłeś, zamieniłem cię całego w bedroka, masz swoją nauczkę Teraz jesteśmy oboje w cali w bedroku, chyba Czas zakończyć to, Didi. Musimy zbudować jakiś swój domek. No dobra, to chodźmy zbudować domek. Tylko proszę, niech to nie będzie domek z bedrocka, bo już mam dosyć tego bedrocka. się Bibi buduje swój domek, ale ja mu przeszkodzę, bo nienawidzę koloru czerwonego. Tylko kocham kolor pomarańczowy, więc zamienię mu ten cały domek w bedrocka. I tak wiem, pogodziliśmy się, ale to nie znaczy, że mu nie mogę teraz dokuczać. Więc chodźmy teraz tak po cichu, na shift. I mam nadzieję, że nas nie zauważy, bo się wtedy na pewno wkurzy. Cześć, Bibi! Fajny masz domek. Naprawdę mi się podoba. Czy mogę dotknąć tutaj i tutaj? Didi, co ty robisz? Mieliśmy już sobie tak nie robić. Nienawidzę cię! Ale wiesz, że nie lubię koloru czerwonego. Musiałem tak to zrobić! Przepraszam! Dobra, Didi, to już jest ostatni raz, jak robiliśmy sobie pranki. Proszę, chodźmy może do jaskini, pokopmy coś. No dobrze, to brzmi świetnie, możemy iść wspólnie do jaskini. Didi, nie próbowaliśmy w ogóle wykopać tego bedroka stąd, a ja wykopałem! Co? wykopałeś tego Bedrocka, ja nawet bym nie mógł go wykopać, bo mam bardzo kiepski tutaj kilof kamienny. I co ty chcesz z tym Bedrockiem zrobić? Pomyślałem, że możemy, Didi, postawić tutaj portal do świata Bedrocka, Didi. Co? Ale to brzmi super, nigdy nie byłem w świecie Bedrocka, nie mogę się doczekać, żeby tam się dostać. Uuu, zobacz, co działa. To faktycznie działa, odpaliłeś ten portal, nie mogę się doczekać, żeby tam wejść. A co z naszymi diamentami? Didi, mamy do wyboru diamenty, a świat Bedrocka, a świat Bedrocka jest lepszy. To ja wbiegam tam za Bibim Zobacz Bibi gdzie nas przyniosły. Jesteśmy na jakimś świecie bedrokowym Wow ale ten świat bedrokowy Jest ekstra Didi Jest przepotężny nawet są drzewka bedrokowe Tylko szkoda że tu nie ma drewna Bo tego bedroku się nie da zniszczyć Ej Didi a co to są za bloki Z pytajnikiem Dobre pytanie nigdy wcześniej takiego nie widziałem Bedroka z pytajnikiem Chyba musimy go otworzyć Tylko uważaj i postaraj się go nie dotknąć Tak jak ja teraz E, dotknąłeś go i się zamienił Dobra, cześć, spróbuję go rozwalić Ej, zobacz, jest jakaś potka Bibi, ta twoja potka mnie zabiła, była beznadziejna. Bibi, ale ja cały czas lewituję w górę przez tą potkę. Co ale <laughs> zabawne to miłego spadania. Ja zacznę rozwalać kolejne te dziwne bloki. Ciekawe co z tego wypadnie. Jaderka z wodą i lawą. O, Bibi, mam super pomysł. Wyleję tutaj wodę i może do tej wody spaść No to szybko, bo ja już jestem nad chmurami i zaraz się kończy. No dobra, to spokojnie może spadać, bo przygotowałem dla ciebie wodę. A ja dalej rozwalam te bloki. Co to za wybuch był? I mamy tutaj blok diamentu! Pierwszy inny blok niż Bedrock. Ale ekstra blok diamentu, muszę go dotknąć! Co ty właśnie zrobiłeś? Czemu zniszczyłeś jedyny blok diamentu na tym świecie? O nie, pomyliłem się, Didi sorry. No nie wiem, czy takie sorry. Dobra, postaram się z tego dropnąć więcej diamentów. Uwaga, rzucam monetę. Uciekaj! Ale to był potężny wybuch TNT. No, zostało mi pół serduszka. Na szczęście przeżyłem. Teraz ja otwieram Lucky Bloka. Ciekawe co z niego. O, i co z tego wypadło? Ja nic nie widzę. Czemu wszystko się zamienia w bedrocka? Chyba nic ciekawego, Didi. Musimy otworzyć kolejne. No dobra, to otwierajmy. Czekaj, teraz moja kolej. Zobaczmy co tutaj jest. O, dużo diamentów. Biorę je. To ja otwieram kolejne Lucky Bloki. O, nic z niego nie wyleciało. No, czekaj, a czy z tego coś wyleci. Ej, slide block. O nie, ja tu zaraz utnę w bedrocka. Roku. O, dobrze, że tu jest otwarte wyjście. Dzięki, Bibi. Dobra, otwieram kolejny i z niego, ej, wyleciały mi portale do Endu. No to twórz portal do Endu i chodźmy tam. Jestem ciekawy, jak tam będzie wyglądało wszystko. Stawiam perły, Didi, zara będzie portal. Wow, Bibi, stworzyłeś portal do ENDU. Ciekawe jak tam w środku wygląda. Wskakujmy tam przed ciebie! Dajesz, Bibi, atakujemy tego smoka i zobaczcie, cały END jest zamieniony w bedroka. Dosłownie, cały świat ma. Jest bedrockowy Tylko szkoda, że ten smok nie jest bedrocka Dajesz Bibi, strzelaj w niego łukiem Dajesz, dasz radę Cały czas próbuję w niego strzelać Ale to nie jest takie łatwe Tylko uważaj, żeby cię nie zabił Rozwaliłem wszystkie wieżyczki Teraz musimy atakować szybko tego smoka I na pewno go pokonamy I wrócimy do zwykłego świata Tak, musi się udać Didi Rozwalam go łóżkami Rozwalaj go łóżkami, tylko dlaczego nie działają moje strzały Nawet ogień się za. Mienia w bedrocka, jakie to jest Zabawne, ale dobra, musimy strzelać W tego gaga, prawie mnie zabił Dobra, muszę trzymać odległość Od niego, dobra, Bibi, atakujmy go Już tak mało brakuje, połowa życia Jest zniszczona, zaraz znowu Będzie tutaj i nas pokona, więc musimy Go szybko zestrzelić, Diditko Się streszczaj, już tak mało Brakuje, prawie go pokonamy No nie, jak on mnie wyrzucił Wysoko, dobra, mam go, chyba czekaj Strzelam do niego i cały czas trafiam Ja też do niego wtrafiam i py. To kolejny strzał, o nie, zmisowałem Może teraz mi się uda A endowy smoku W sumie to bedrockowy, bo jesteśmy niby w endzie Ale tu wszystko jest bedrocka Strzelam do niego, zaraz będzie pokonany Też do niego strzelam, więc ostatnie strzały należą do mnie No chyba, że do ciebie, bo ja nie wtrafiam Jest za daleko i za wysoko Koniec w takim razie, Lili, dawaj ostatnie strzały On ma resztkę życia Zaraz go pokonamy i wrócimy do naszych domków Mojego pomarańczowego i twojego czerwonego Dajesz Bibi, jesteś super łucznikiem. Dasz radę! Zostało mu ostatnie życie! Chyba go trafię, czekaj, no nie! No próbuj go rozwalić! On ma 1% życia! Brawo, Bibi! A umieram! Umarłem, ale na szczęście zdążyłem tutaj, żeby zobaczyć śmierć Ender Dragona! Bibi, odpalił się portal, więc wracajmy do naszych domków! Przed moim domkiem pojawił się sklep youtuberów i pewnie są tam jakieś przedmioty, a może i nawet stroje od tych youtuberów, więc jestem mega ciekaw. Kto prowadzi taki sklepik Puk, puk, witam, dzień dobry Dzień dobry, dzieciaczku, czego tu szukasz? Chciałbym kupić sobie jakieś itemki Od moich ulubionych youtuberów Masz może jakieś ciekawe koszulki? Tak, dokładnie, sprzedajemy No to ja sobie poszukam jakichś spodni Czy tu są jakieś ciekawe spodnie? Ej, nie ma, a tu koszulki? Oszukałeś mnie, to nie są koszulki youtuberów No tak mi się wydawało, że to są koszulki youtuberów Ale na przykład zobacz Tu jest niebieski plecak od Luczka. Co? To jest prawdziwy plecak? od ludźka, to ja muszę go kupić. To chciałbym taki jeden plecak, panie sprzedawco. To pewnie. Możesz sobie taki wziąć, tylko musisz mi zapłacić. No dobra, to dam ci dwa brązowe monety. Trzymaj. Dobra, możesz w takim razie sobie go wziąć. Ale super, Ransko. Kupiłem sobie tutaj plecak od ludzka. A pracują tu może jacyś youtuberzy fajni? Nie, ale zostawiają swoje rzeczy tam z tyłu sklepów w swoich szafkach. Co? A mogę tam się jakoś wejść zrobić sobie zdjęcie na pamiątkę? No w sumie to możesz, ale musisz mi zapłacić. Ile mam panu zapłacić? Mam bardzo dużo złota. No to proszę dać. Niech pan trzyma bardzo dużo złota, więcej nie mam. Tak naprawdę mam, ale nie dam mu wszystkiego. W takim razie proszę sobie iść teraz na zaplecze. Tam są szafki. Wow, ale super ranczo tu naprawdę są szafki od youtuberów. Nie uwierzycie, ale one są zablokowane, niestety, więc nie otworzę ich tak łatwo. Panie sprzedawco, jego odblokować te szafki. No, będziesz musiał przyjść taką specjalną mapkę, żeby je odblokować. No dobra, to wybieram najpierw mapkę od Pimpka. No i żeby do dostać do szafki Pimka, muszę teraz przejść ten straszny parkur żeby dostać tamten klucz, który jest na drugim końcu, tylko jest mały problem, to jest strasznie dużo lawy, a ja nie potrafię w parkury i ledwo tutaj doskoczyłem, dobrze że była ta drabinka tak samo nie mam pojęcia jakbym miał normalnie tutaj doskoczyć gdyby tej drabinki nie było, ale no dobra spróbujmy tam doskoczyć i udało się, jednak to nie było takie trudne jak mi się wydawało, już tak mało brakuje żeby dostać się do tamtego klucza i odblokować Strój, bibka i prankować bibiego. Kaczy na tą drabinkę i na trampolinę. Jak ja kocham skakać na trampolinie. Kto kocha skakać, zostawia łapkę w górę. A ja muszę teraz doskoczyć na tamtą sofę. I udało mi się bez problemu. Jestem naprawdę coraz lepszy w parkour. I teraz po skrzynce z jabłuszkami i do no i wpadłem do lawy. Przez to, że jest tyle jabłuszek w tej beczce, to prawie wypadłem znowu, bo się poślizgłem na jednym jabłku. Ale bez problemu się tu dostałem i skaczę teraz na kolejne bloki. Jestem coraz bliżej tamtego klucza Żeby otworzyć szafkę od Pimpka I zabrać jego strój A więc muszę tylko doskoczyć w to miejsce I oszukam to troszeczkę Ledwo tu się zmieściłem Prawie spadłem Bo to jest takie mega cienkie I naprawdę tu nawet shift nie działa Więc trzeba ostrożnie po tym chodzić Ale jestem coraz bliżej tego klucza I uwaga Ostatni skok Doskoczę czy nie? Doskoczyłem I mogę wziąć teraz klucz do szafki Od Pimpka Więc wybieram ten kluczyk I wracam i otwieram I zobaczmy co jest w tej szafce Ale czadersko tym kluczykiem teraz mogę otworzyć tą szafkę Ciekawe co tam w środku się znajduje A mamy tutaj kostium Pimpka jak, Jakieś czerwone rzeczy, ale dobra Bierzemy ten kostium Pimpka I przebierzmy się w niego I teraz przebrani za Pimpka możemy prankować Na przykład Bibiego, więc chodźmy go sprankować Ciekawe czy się nabierze Jestem właśnie przed domkiem Bibiego przebrany Jako Pimpek i ciekawe czy się Bibi Nabierze, że to ja Wow superacko, co tutaj robi Pimpek Ej, mogę zdjęcie? Jasne, pewnie możesz ze mną zdjęcie, naprawdę ale ekstra, no dobra, no to mam Dzięki Pimpek, uwielbiam cię oglądać Muszę się teraz pochwalić Didiemu, że tutaj jesteś O nie, on idzie do mojego domku, a mnie tam nie ma Więc muszę się szybko przebrać za siebie I słuchać jego ściemniania Didi, nie uwierzysz, przed naszym domkiem jest Pimpek Jasne, ściemniasz Przecież niemożliwe, żeby to był Pimpek To jest niemożliwe, słyszysz? Ale naprawdę, on tutaj jest Jasne, przecież tu żadnego Pimpeka ja nie widzę Kłamiesz mnie Nie Didi, nie kłamię, cię by gdzieś tutaj był. Musiał uciec. Mam zresztą nawet z nim zdjęcie. Zobacz. Faktycznie był tutaj Pimpek. <laughs> I zrobiłem sobie z nim zdjęcie. Ale superancko, Bibi. To ja teraz idę do innej szafki. Może wezmę sobie teraz kostium Paliona. Tylko nie mogę znowu otworzyć, bo ten kluczyk nie działa. Bo ten kluczyk jest do szafki pimpka a nie do szafki Paliona. Więc muszę teraz przejść pewnie znowu jakąś mapkę. No i żeby dostać strój od Paliona, muszę teraz przejść zielony labirynt. Ciekawe, dlaczego zielony? Może dlatego, że to z jego ulubiony Kolor, tak jak ja lubię kolor pomarańczowy. Czy wy to widzieliście? Tu jest skrzynka obok mnie. Chodźmy tam, zobaczmy co tu. Ej, tu jest kłódka. No nie, muszę znaleźć kluczyk jakiś. Tylko gdzie taki kluczyk może być schowany w tym labiryncie? Czy mogę tak oszukać? Ej, udało mi się oszukać. Znalazłem tutaj skrzynkę. A w środku były wytrychy. I chwileczkę, czy ja właśnie się muszę włamać teraz do tamtego pomieszczenia? Ja nie jestem złodziejem. Ja myślałem, że znajdę sobie kluczyk. A znalazłem wytrych. Ciekawe, jak on działa. Spróbujmy. O nie, Czuję się teraz jak jakiś włamywać w filmach. Czy to zadziałaj? O co tutaj chodzi? Chyba muszę każdą tutaj padać do góry. O, zaskoczyło pierwsze. Drugie zaskoczyło, czy to też zaskoczy. Nie, może to zaskoczy. Nie, nie zaskoczyło. To zaskoczyło, czy to zaskoczy. Ale to jest mega ciężkie widzowie. Ale chyba będę mógł zaraz zrobić napad na bank, bo tak dobrze mi idzie włamywanie się tutaj. I otwórzmy te drzwi. To są chyba jakieś jaja. Dlaczego ta skrzynka też ma kłódkę? No dobra, otwórzmy to. Spróbujmy to otworzyć za pierwszym razem. O, nie wytryk mi się zepsuł. Zostały mi cztery. To to teraz może to? Nie, znowu wytryg mi się zepsuł. Się stresuję, naprawdę. Mogę prawie tutaj przegrać. Okej. Okay. I teraz będzie ten i na końcu ten. I włamałem się do skrzynki. A w środku był klucz do szafki paliona, więc chodźmy otworzyć tą szafkę i weźmy jego strój. No i udało mi się zdobyć na szczęście ten kluczyk. I mogę teraz otworzyć szafkę od paliona i ciekawe co tam w środku jest. Więc otwórzmy ją, a w środku jest kostium paliona. To no przebierzmy się teraz zapaliona i zobaczymy, jak Bibi zareaguje na to. No i jak się przebrałem teraz zapaliona, to mogę teraz na przykład zrobić koncert Bibiemu i na pewno się nabierze, że to jest prawdziwy Palion. Zielone, zielone, robię sobie zielone. Palion przyjechał robić koncert pod moim domkiem, no nie wierzę. Cześć, Palion. Cześć, cześć. Mam nadzieję, że ci się podoba mój koncert i moja nowa piosenka, ale, ale dwa. Czy znasz wszystkie słowa? No pewnie, że znam, bo jestem mega fanem. To dawaj, zaśpiewaj mną ale ale dwa. Dobra to śpiewam i ale to poszło ale ale dwa. Nic się nie zmieniłem. Duży portfel mam. Leci to głośno. Taki był plan. Teraz ale ale cała Polska zna. Wow ale super ransko śpiewasz. Chcesz może nagrać ze mną płytę jakąś? No pewnie. No i znalazłem swojego prawdziwego fana. Tylko on nie wie że jestem Didi ale on jest głupi. Dobra Bibi to możemy się spotkać na przykład na nagrywaniu płyty jakiejś. No to ekstra. Nie mogę się się już doczekać. Ale go nabrałem, naprawdę myśli, że jestem prawdziwym palionem. To chodźmy zobaczyć, co jest w szafce ludzka. O nie widzowie! Sprzedawca zamknął drzwiczki i nie mogę teraz się tam dostać, bo są zamknięte na kłódkę, ale na szczęście zostało mi jakieś wytrychy i mogę ją odblokować, bo jestem w tym naprawdę już dobry, tylko muszę zgadnąć kombinację. I idzie mi naprawdę dobrze, bo prawie zrobię to za pierwszym razem. O nie, ja się pogubiłem chyba teraz to albo to. I zostało mi ostatnie tutaj ruchy. I otworzyłem kłódkę, więc mogę wejść teraz. Do tych szafek. I chodźmy dostać kluczyk do szafki od ludzka. Wchodzimy! Żeby otworzyć szafkę ludzka, muszę teraz znaleźć 10 kości. I wtedy, jak znajdę 10 kości, dostanę klucz. Więc nie mogę się doczekać i muszę szukać teraz kości. Tylko pytanie: Jak te kości wyglądają? Czy one są może schowane w tym sianie? Czy może pod tym tutaj brązowym słupem? Jak to się nazywa? A może w śmietniku jest jakaś kostka? Halo, czy tam jest jakaś kość? Nie, żadnej kości tam nie ma. Ale chyba chodzi o takie kostki, więc. Mamy pierwszą kość w rączce już. Jeszcze muszę takich dziewięć znaleźć. Tylko pytanie, gdzie one są ukryte, bo są naprawdę dobrze schowane. Wejdźmy może najpierw do tego domku i poszukajmy. O, tu mamy jedną kość i w tej ramce, czy to jest kość? To jest chyba kość, tak. Mamy już trzy kości. Teraz pytanie, gdzie idziemy? Próbujmy może pójść do domku Luczka, bo to jest domek Luczka i naprawdę on jest realistyczny, więc chodźmy do środka. W środku, czy jest tu jakaś kość? Tu jest jedna kość, więc Zbiorę ją. Patrzcie, przy łóżeczku Luczek ma swoją kość. Ale śmiesznie. Pewnie jak rano wstaje, to mam ochotę na kostkę, więc ma przy łóżku. Bardzo mądre. Ciekawe, co on ma w tych szafkach. Haha! <laughs> on też ma różowe majtki. Sprawdźmy, czy tu nigdzie u góry nie ma czegoś. Halo? O, tam jest kość. Zauważyłem ją. I mamy już pięć kosteczek. I jest drabina na dach domku Luczka, więc sprawdźmy, czy coś na dachu jest. Tak, nawet tutaj schował jedną kość. A to skubaniec. Może w piaskownicy jest, albo w w tym zamku. Nigdzie ich nie widzę. Ej, co to robi piłka? To powinna być kość. Rozwalmy ten piasek. Może gdzieś tutaj będzie. O! Zgadłem! Mamy kolejną kostkę. Czyli mamy już łącznie siedem. Brakuje nam jeszcze trzech. Tylko gdzie one mogą być? W tej budzie nigdzie nie widzę kości. Może na tym dachu? O! Tu jest jedna kość. To czekajcie. Trzeba to wszystko rozwalić. Chodź do mnie, kostko. Sprawdźmy od razu, czy nie ma czegoś na dachu. Tylko się podsadzę i mogę tam doskakiwać. O! I wiedziałem dobrze, że tu będzie kość. Takie jakieś moje przeczucie. Czy wy to widzicie? Tam coś białego jest. Tak, to jest ostatnia dziesiąta kość. Biorę ją. Halo obrazku, mam już dziesięć kości. Oddaję tobie je. I dostałem klucz do szafki luczek. No nie mogę się doczekać, żeby ją otworzyć i zabrać mojego strój. No i udało mi się w końcu dostać ten kluczek, więc otwórzmy tą szafkę i zobaczmy co jest w środku. A w środku jest kostium luczka, więc się przebierzmy za niego teraz. Jestem przebrany teraz za luczka i będę stawiał teraz swój domek na na Naszej działce. Ciekawe, czy Bibi w to uwierzy. Ja nie wierzę, to mój szczęśliwy dzień. Kolejny YouTuber. Tym razem Luczek tworzy dom pod moim domkiem i go spotkałem. Luczek nie wierzy, co ty tu robisz. A stawiam sobie domek na waszej działce. Pozwolisz, że tu mogę zamieszkać? No pewnie, że tak. Uwielbiam cię oglądać. To się cieszę, bo będziemy dzisiaj sąsiadami. Mam nadzieję, że będziesz dobrym sąsiadem. I nie będziesz mnie tutaj napastował. Oczywiście, że nie będę, ale super. Luczek będzie mieszkał obok mnie. Ha, on się nabrał. Naprawdę myśli, że jestem ludzkiem. Chodźmy zobaczyć jeszcze, co jest w szafce Wojana. Ej, bo ja w ogóle nie próbowałem otwierać tych szafek bez kluczy, więc może da się go otworzyć. Wystarczy, że może walnę w to miejsce i w to miejsce jeszcze w kłódkę walimy. O, i zadziałało. Ta szafka się otworzyła i w środku kostium Wojana. I się przebrałem teraz za Wojana. Chodźmy zabrać od Bibiego wszystkie jego diamenty. Ale jestem biedakiem bez diamentów, a ja kocham diamenty. To bo ja ty tutaj do no nie wierzę to najlepszy dzień w moim życiu dlaczego to jest twój najlepszy dzień w twoim życiu bo mój nie jest nie mam w ogóle diamentów ej mogę ci pomóc wojan ja trochę odłożyłem sobie diamentów to oddaj mi wszystkie twoje diamenty, bo ja kocham diamenty. Ale aż wszystkie? No dobra, oddam ci wszystkie. Trzymaj. Wow, naprawdę dużo masz diamentów, ale ja u siebie w domku mam jeszcze ich więcej. Zostałeś okradziony z diaksów. Nara! Co? Nie! Chciałem właśnie pójść do mojego ulubionego sklepu z grami, ale zauważyłem taki dziwny budynek przed moim domkiem. Aż z ciekawości pójdę zobaczyć, co tam jest. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy w nowym sklepie z grami. O, no nowy sklep z grami, super! Macie może jakieś nowości? Widzę, że macie minecrafta! Mamy minecrafta, proszę zobaczyć, mamy również tutaj lepszego minecrafta, no i mamy oczywiście pada do grania. O, pada chyba kupię, bo potrzebowałbym do mojego laptopa nowego. Albo macie może jakąś nową grę, której jeszcze nie wystawiliście na sprzedaż? Nie wiem, czy mogę panu o tym powiedzieć, ale mamy specjalną grę z podlady. Dobrze się składa, bo mam bardzo dużo złota i srebrnych monet, więc Chęcią ją kupię, co to za gra? Ta gra to Among Us. Najlepsza gra. Sprzedaje się jak ciepłe bułeczki, dlatego sprzedajemy ją tylko spod lady. Słyszeliście, widzowie, z nowa gra Among Us. E, w sumie tu masz taki wielki plakat tej gry, to nie wiem, czy to taki tajny produkt. No bo tylko wtajemniczeni wiedzą, że o to tu chodzi. Ten plakat to jest tylko chwyt marketingowy. No to ja szybko poproszę tą grę, bo chciałbym już w nią zagrać. No daj mi, daj mi czerwony lutku. Proszę trzymaj wszystkie moje monety, jakie tylko mam. Mam nadzieję. Że to wystarczy. Całkiem nieźle w takim razie. Dobra, mogę panu chyba dać. Proszę, oto dyskietka. Czy wy to widzicie? Dostałem właśnie grę Among Us i idę w nią zagrać. Ale najpierw się pochwalę tym zakupem Bibiemu, bo to jest bardzo tajna gra dla tylko wtajemniczonych. Bibi, Bibi, kupiłem nową grę i to jest Among Us. Tylko ci coś powiem. Ta gra jest tylko dla wtajemniczonych i ty jej nie kupisz. Co, jak to nie kupi Amongusa? To jest najlepsza gra. Ja bo tak bardzo chciałbym ją kupić. No i ja ją właśnie dzisiaj kupiłem i będę dzisiaj grał cały noc w tą grę. Ja też chcę w to zagrać, proszę pozwól mi. Nie wiem, czy mogę ci pozwolić na to. Na razie to idę grać sam. Papa! Pa. Widzowie, pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję, żeby wasz ekran wyglądał w taki sam sposób jak ten. A ja już odpalam moją nową giereczkę. Wow, ale ten Amonkaz jest super. Od dzisiaj to jest moja ulubiona gra, naprawdę. Didi, czy ty oszalałeś? Grałeś cały dzień w tą grę? Tak, grałem cały dzień w tą grę, bo jest najlepsza gra na świecie. Ej, a czy ja też mogę zagrać w tą grę? No w sumie możesz, bo zwolniło się jedno miejsce. Siadaj na moim drugim komputerze i graj z nami. No dobra, to chodźmy zagrać w Among Us. Bibi, czy ty wiesz, o co chodzi w tej grze? Nie wiem, Didi, o co tu chodzi? Każdy musi uciekać w swoją stronę i robić zadania. I wśród nas jest jeden zabójca, który będzie chciał nas zabić. Dlatego musisz być ostrożny. O nie, co ty gadasz? Będę musiał uciekać przed zabójcami? A czy ty jesteś zabójcą? Nie Nie, nie jestem zabójcą, ale jakbym nawet był, to bym ci nie powiedział. Dobra, chłopaki i dziewczyny, możemy zaczynać. 3, 2, 1, TARD, uciekamy! Dobra, widzowie, nie wiem, czy widzicie, ale właśnie mam nóż w ręce, czyli jestem impostorem i moim zadaniem będzie atakować innych. Dlatego będziemy każdego teraz śledzić i obserwować, czy ktoś robi jakieś taski. Witaj, Bibi. E, Didi, co ty tutaj robisz? Nie podchodź do mnie. Jak widzisz, się skanuje. Widzę, że się skanujesz, i dlatego... Dlatego jesteś dla mnie teraz czysty, więc wiem, że nie jesteś impostorem. Idę szukać dalej impostora. Chodźmy do elektrykala, zobaczmy, czy ktoś tutaj jest. Spójrzcie! Niebieski Amonga zrobi taski i to jest odpowiedni moment, żeby go zaatakować. Przepraszam pana, słyszy mnie pan? Yy, tak, słyszę. A kto mówi, bo właśnie robi sobie taski. O, skończyłem. Yy, o, cześć, Didi. Cześć, niebieski. Wiesz, może kto jest impostorem? Nie, nie mam bladego pojęcia, kto może być impostorem. Jesteś pierwszą osobą, którą właśnie spotkałem. No dobra, to wiesz co, wydaje mi się, że jestem pierwszą i ostatnią, bo cię zaraz zabiję. Haha, ha, pierwszego pokonałem właśnie, ale ta gra jest prosta. Teraz zgłoszę to ciało i będę dyskutował z resztą, żeby kogoś wkręcić. Dobra, przyznawać się kto zabił Niebieskiego Amongasa. Od razu mówię, że to nie byłem ja, bo jak tutaj przyszedłem, to już ciało leżało. Więc słucham teraz każdego. To może ja się wypowiem pierwszy. Cześć, to ja Bibi. E, moim zdaniem Didi to byłeś ty, ponieważ ja cię tylko widziałem po tej stronie mapy i to jest troszeczkę podejrzane. Nie, to nie byłem ja. Nie macie żadnych dowodów, bo ja tutaj po prostu sobie przyszedłem i już to ciało było. Dobra, teraz różowy Amongas, mów co widziałeś. Powiem tak, to na pewno nie mogłam być ja Ponieważ ja byłam w Weeponsach No i właśnie tam sobie strzelałam i w ogóle, więc to na milion procent nie byłam ja. A to któryś z was musi być, bo to na pewno też nie jest zielony, bo to jest mój chłopak. No dobra, skoro to wy nie byliście, bo byliście w wi wraz z chłopakiem, chyba tak mi się wydaje, to też nie byłem ja i Bibi też to nie był ty, to chyba nie mamy żadnych dowodów, więc musimy chyba przeskipować głosowanie. No ja bym tak nie powiedział, Didi, bo ja bym chyba obstawił Ciebie. Nie, ja przysięgam, to nie byłem ja. ja... Ja bym nie zabił niebieskiego, jak gdybym miał zabić, to bym zabił ciebie, Bibi. O nie, co ty gadasz? No dobra, skipnijmy to, ale mam cię na oku. Ja was też mam na oku. Nie będę ukrywał, trochę śmierdzi mi ten różowy Among Us, dlatego będziemy go śledzić, bo widziałem, że poszedł w tamtą stronę. Ale co mi śmierdzi? Przecież ja jestem impostorem. Dlatego musimy go teraz pokonać. Widzicie, tu jest różowy Among Us i on robi teraz swojego taska. Dzień dobry, witam cię, różowa dziewczynko. Bibi, co ty tutaj robisz? Obserwuję te Teraz każdego, bo teraz każdego uważam, że jest impostorem. Dlatego ty robisz teraz malowanie, tak? Tak, a dlaczego ty nie robisz żadnych tasków? Trochę mi to śmierdzi. Że ja ci śmierdzę, czyli mnie podejrzewasz, to muszę cię zabić teraz. Proszę cię, Didi, nie zabijaj mnie! Przecież ja mam chłopaka, zlituj się nade mną! Dlatego teraz będzie mi łatwiej tego twojego chłopaka wyeliminować. Darka! Ale to było proste. Nawet mnie nie podejrzewała na początku. Teraz musimy iść szybko znaleźć tego zielonego albo Bibiego. Ej, zielony, co ty tutaj robisz? No, ja sobie tutaj chodzę. Szukam właśnie mojej dziewczyny, bo gdzieś mi znikła. Widziałeś ją może? Nie, jej nigdzie nie widziałem, ale mogę ci pomóc jej szukać, jak chcesz. Super by było, jakbyś mi pomógł, I Wiedziałem, że to nie ty jesteś impostorem. To musi być ten Bibi. Na bank to jest Bibi. On pierwszy raz w tą grę gra. I osoby, które przeważnie grają pierwszy raz w tą grę, mają takiego sz Szczęście, że są impostorem. Chodźmy, szukać twojej dziewczyny. Ej, zielony, lepiej tam nie wchodź! Co? Nie, moja dziewczyna! Jak to możliwe, Didi? Nie mam pojęcia, ale skoro my byliśmy razem w kafeterii, to musiał być chyba Bibi. To na 100% był ten cholerny Bibi. Ja mu pokażę, niech go tylko spotkam. Dobra, to zgłośmy ciało i przyprowadźmy go tutaj. Bibi, my wiemy, że to była twoja sprawka Więc nawet nie musisz się tłumaczyć Bo po prostu na ciebie głosujemy i wylatujesz Bibi, jesteśmy przyjaciółmi Nie głosuj na mnie, to nie byłem ja Przecież ja teraz byłem w WePonsach i w nawigacji Nie mogłem zabić biednej dziewczyny Musiałeś ją zabić Bo my byliśmy razem z Zielonym w kafeterii A skoro my byliśmy cały czas razem To ty musiałeś być Nie, no to nie byłem ja, Zielony, powiedz mu coś Nigdy bym nie zabił twojej dziewczyny To na 100% byłeś ty Nie wybaczę ci tego Słyszałeś? On ci tego nie wybaczy I ja też ci tego nie wybaczę Dlatego musimy na ciebie zagłosować <laughs> Nie, tylko nie to Udało mi się właśnie teraz wrobić Bibiego i, I zostałem tylko ja i zielony Ej, zielony, słuchaj No, co tam? Skoro nie był Bibi impostorem Ani ja nim nie jestem To znaczy, że ty jesteś impostorem Chyba ty jesteś impostorem Ej, właśnie, nie zauważyłem tego, że zostaliśmy tylko my To dziwne, bo impostora nie powinno już być Dili czy ty jesteś? O nie, tak dokładnie ja jestem impostorem I pokonałem twoją dziewczynę I oszukałem Bibiego Dlatego teraz cię pokonam zielony I wygram tą giereczkę 3, 2, 1 w taki oto sposób wygrałem grę jako impostor w Among Us Teraz idziemy do kolejnej mapki Teraz ja jestem crewmate'em i nie mam pojęcia kto może być impostorem I nawet nie chcę wiedzieć Idę robić swoje pierwsze taski A pierwszy task zrobimy na Ponsa. I musimy znaleźć teraz chyba odpowiednią planetę I już zrobiliśmy pierwszy task To był chyba najprościejszy task w tej grze Teraz mamy kolejnego taska I musimy doprowadzić teraz tą lampkę w to miejsce I mam nadzieję, że to będzie proste, bo ja jestem słaby w taskach i to naprawdę jest naprawdę proste. Udało mi się zrobić drugiego taska. I zaraz może wygramy, i się nie dowiemy w końcu, kto jest impostorem. Bo skończymy taski. Po dwa wyrzucę śmieci. I śmieci zostały wyrzucone. Chodźmy szybko do Weaponsów i zróbmy teraz tam jakiegoś taska. To jest jeden z prostych tasków. Wystarczy, że kliknę w to miejsce. I zrobiliśmy kolejnego taska. Może chodźmy się rozejrzeć teraz po mapie. Chodźmy teraz do elektryka i może tam będą jakieś taski do zrobienia. O nie, tu jest ciało. Klikam guzik i zgłaszam. Didi Didi, co się stało? Znalazłeś ciało? O nie, biedny zielony stworek Dokładnie, znalazłem ciało zielonego i teraz mi proszę powiedzieć To jest impostorem i kto go zabił? Bo ja byłem w Weeponsach i tam go nie było i go w ogóle nie widziałem. Może zacznijmy od ciebie Bibi, bo ty mi jesteś najbardziej podejrzany. Co? Ja jestem najbardziej podejrzany, Ciekawy, dlaczego? Bo masz kolor czerwony, a kolor czerwony kojarzy mi się z krwią i zabójcą. To jest naprawdę bezsensowny argument Didi, to jest taki argument, jakbyś chciał coś nam powiedzieć. Ja nic nie chcę powiedzieć, bo to nie byłem ja naprawdę. No dobra, skoro się ty nie chcesz przyznać, Bibi, to może różowy. No co ty, to nie jestem ja, ja nie mogłabym tego zrobić. Jak to nie ty, to to kto zrobił w końcu, bo ja już nie wiem. Nie pieski, może ty to zrobiłeś? Nie, to też nie byłem ja. Dobra, ja się poddaję, ja już nie, nie chcę mi się głosować naprawdę. Jak możecie się nie przyznać, do no, któryś z was zabił zielonego? Przyznajcie się. Didi, ale przecież to też równie dobrze mogłeś być ty, to... Ty znalazłeś ciało, więc to ty jesteś najbardziej podejrzaną osobą Owszem, znalazłem ciało, ale to nie byłem ja Przecież jakbym ja go zabił, to bym nie zgłaszał ciała No chyba tylko głupek by zgłosił ciało po zabójstwie Chciałbyś, żebyśmy tak myśleli, ale chyba ci nie ufamy, Didi Przysięgam, to nie byłem ja Swoją drogą, moim zdaniem podejrzany też może być niebieski Zobaczcie, on się praktycznie w ogóle nie odzywa W sumie racja, w ogóle się nie odzywa A widziałeś może gdzieś po drodze go? No właśnie, nie widziałem Widziałem niebieskiego, więc to chyba musi być on. Dobra, to ja oddaję głos na niebieskiego. To no, ja też oddaję głos na niebieskiego. A ty, Różowa, oddajesz? To jest na ciebie? Na mnie oddajesz głos, ale i tak jest przegłosowany na niebieskiego, więc niebieski, niestety, odpadasz. Okazało się, że niebieski nie był impostorem, i impostor dalej jest w grze. Zróbmy teraz taski w elektryku. Połączmy tutaj te koropeczki, te paseczki, poklikajmy. Aha, bo tutaj trzeba to w taki sposób zrobić. Niebieski trzeba w taki sposób zrobić i niebieski. Również drugi w taki sposób. I zrobiliśmy drugiego taska w tym pokoju. Bibi, co ty tutaj robisz? A ja tutaj przyszedłem zobaczyć, czy przypadkiem nic tutaj złego nie robisz. Hmm, co ty robiłeś, niby? Przed chwilą tutaj musiałem doprowadzić laser. W tym miejscu łączyłem trzy kolory ze sobą. Teraz będę robił trzeciego taska. Ja nie jestem impostorem. Niech ci będzie, ale mam cię na oku. No nie, Bibi podejrzewa mnie i myśli, że jestem impostorem. I się myli. Wow, to ten task jest naprawdę trudny. Musimy połączyć wszystkie kolorki ze sobą i zrobiliśmy trzeciego taska. Idziemy teraz do kolejnego pomieszczenia. Zostały mi jeszcze dwa taski do zrobienia w nawigacji, więc chodźmy tam i zróbmy te zaległe taski. Bibi, czy ty zabiłeś różową? Nie, nie zabiłem jej, ja nie wiem kto to zrobił, biedna różowa. No to czemu nie zgłosiłeś jeszcze ciała? Klikam! Dobra Bibi, proszę się wytłumaczyć Dlaczego akurat ty stoisz przy ciele? Ja wiem, że to nie byłem ja Idę to zgłosić Co? Nie zgłosisz tego ty cholerny Didi, zaraz pożałujesz Nie zgłosisz tego, a masz aha, aha, jestem najlepszy w tą grę A on się dał tak nabrać I myślał jeszcze, że mi ucieknie Nie wierzę, idę podbijać dalej tą grę Hejka Bibi, wiesz co dzisiaj będziemy robić? Co dzisiaj będziemy robić? Będziemy brać udział w konkursie budowania budowli I to koło Fortuny będzie nam losowało tematy Ale super, ej ale jak widzowie nie zostawią subskrypcji, to wysadzę całą tą budowlę. O nie, widzowie, zostawcie szybko subskrypcję i łapkę w górę, bo Bibi inaczej wysadzi całą mapkę. 3, 2, 1. Bibi, widzowie już zostawili suba i łapkę w górę. Usuwaj to. Usuwam. No to Bibi, zakręć kołem fortuny i wylosuj pierwszy temat budowli. Zobaczmy w takim razie, co wyleci. Mam już, ol, super. Kocham to, zobacz. O jak fajnie, pierwszy temat to jest burger. Czyli będziemy budować hamburgera. No to co, Bibi? Powodzenia. Jak możecie się domyślać, ja nie będę budował żadnej budowli. Bo będę teraz oszukiwał mojego przyjaciela Bibi komendą w klej. Wystarczy, że wpiszę komendę w klej i się teraz pojawi hamburger przede mną. I w taki oto sposób pojawił się wielki burgerost. Ale kocham hamburgery. A wy też kochacie hamburgery? Możecie napisać w komentarzach. Się tak zastanawiam, czy jest tutaj co zmieniać w tym burgerze. Ale on jest taki idealny, że. Szkoda, coś zmieniać. Może za ten czas, jak Bibi coś buduje, to trochę go poprankujemy i sprawdzimy, jak mu idzie. Spójrzcie, wygląda prawie tak samo jak ten hamburger, którego prawie zbudowałem. Tylko nie możecie powiedzieć o tym Bibiemu, że go oszukuje. I chodźmy teraz zobaczyć, jak idzie Bibiemu. Ale robię świetnego burgera, Didi. Na pewno nie wygra tego konkursu. Wydaje mi się, widzowie, że go wygram, bo jestem teraz hamburgerem. A jak jestem hamburgerem, to znaczy, że jestem super dobry w budowaniu hamburgerów. Burgerów. Dzień dobry, ja jestem Hamburger Burger, witam cię bardzo serdecznie, kim ty jesteś? Ej, co tu robi burger i dlaczego ty gadasz, burgery nie gadają, ale mam ochotę cię zjeść. A, nie możesz mnie zjeść, bo ja jestem super burgerem i ja pomagam w budowaniu burgerów, czego potrzebujesz? Ja to w sumie potrzebuję, nie wiem czego, e, chyba niczego, ale to jest dziwne, że tutaj jest burger i on ze mną gada. że wejść zjeść didiemu budowlę, <laughs> to będzie śmieszne. Ja jestem burgerem, który nikomu nie niszczy budowli, ja tylko pomagam, dlatego mogę ci pomóc jak chcesz. Czy ty budujesz teraz burgera na jakiś konkurs budowania? No, mam konkurs z moim przyjacielem Didim i muszę to wygrać. I ty myślisz, że z takim burgerem z nim wygrasz? Ja widziałem jego burgera i on jest bardzo wielki i smaczny. Co? Na pewno nie jest większy od tego burgera. Mój burger jest najlepszy. Pokażę ci to. No to teraz ja mogę ci pomóc. Chcesz przyjąć moją pomoc? Tak, pewnie. No to trzymaj tutaj takiego super hamburgera i może wygrasz teraz. Wow, dzięki. Na pewno teraz wygram. Masz tego więcej, bo jak będzie więcej burgerów To mu się bardziej to spodoba No dobra, to ja zmykam, bo idę teraz się rozejrzeć Więc wiesz, wiesz jak tam jest narka Widzowie, właśnie teraz pomogliśmy Bibiemu I masz szansę z nami wygrać To było naprawdę głupie Dlatego teraz się zamienię w takiego chodzącego człowieka Burgera i mu teraz wszystko zniszczę No bo on nie może ze mną wygrać Bo co to będzie, drugie miejsce mnie nie satysfakcjonuje Fuj, ale ten burger jest brzydki Kto to stworzył? To trzeba zniszczyć, to się na nie nadaje na nic. Obleśle to jest. Ej, nie liść mojego burgera, burgerze! Ej, co to jest? To jest jakieś dziwne. Ja jestem mistrzem burgerowni. Mam nawet medal na swoich plecach. Co to jest niby dziwnego? Dziwny jest Twój burger, który się nadaje tylko do kosza. Nie liść mojego burgera! Robiłem go tak długo. nie przegram konkurs! Jak mogłeś zrobić takie pastkustwo tak długo? Przecież nawet bułkę spaliłeś. Ta bułka jest ciemniejsza od mięsa, którego nie masz. Nie, nie nienawidzę cię! Dobra, ja to pod Pala mi, uciekam, bo to się nie nadaje na żaden konkurs. Idę stąd. Ha, ha, ha. mam nadzieję, że nie przegiąłem widzowie, bo to było naprawdę miłe, co zrobiłem. Zniszczyłem mu całą budowlę, ale w końcu musiałem to zrobić, żeby wygrać z nim ten konkurs. Mam nadzieję, że Bibiemu się spodoba mój burger i nie będzie podejrzewał w ogóle, że go oszukiwałem teraz i mu popsułem całą budowlę. Poczekajmy, aż on w końcu zbuduje swoje i będziemy oceniać. Bibi, Bibi, ja już skończyłem, a ty jak ci poszło? No, zobacz jak mi poszło, od najlepszego burgera i obok tutaj są też rozstawione burgery, ale to było dziwne, bo ktoś mi podpalił, kurde, moją budowlę. Jak mógł ktoś ci podpalić twoją budowlę? I to na pewno nie byłem ja, bo ja budowałem swojego burgera. Ale te burgerki małe są urocze, jak ty je zbudowałeś? Przecież się nie da ich zbudować w Minecrafcie. No, ja je, ale ja je nie zbudowałem, tylko zrobiłem i one są takie smaczne. Chciałbym zjeść kiedyś takiego burgera, może mnie kiedyś zaprosić na taką szamę dobrą. Ale dobra, czas ocenić Twoją budowlę. No powiem Ci, Bibi, że takie średnie to bym powiedział. Nie wygląda to zbyt ładnie. Co?